Cześć wam, dzisiaj jest Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Biomutant w 11 odcinku z tej serii i przywołajmy sobie tutaj może nasz stateczek. Jest? Jest! Skoczymy na niego. Taki jest plan, przy czym mam zebrać drewno dla wioski. Pomyślałem, że może teraz skoczę sobie z tym kościkiem i spróbuję pomóc biednym i poszkodowanym przez los, żeby nie było tak, że są całkiem biedni. No, wyskoczmy z tego. Całkiem biedni i poszkodowani przez los. Próbowałem zeskoczyć jak ze stateczku w Genshinie. Masakra ostatnio. For fun, pograłem sobie troszkę na padzie. Muszę wam powiedzieć, że w Genshinie tak dobrze by się grało na padzie, gdyby nie fakt, jak bardzo źle jest skonstruowane granie łucznikami. To znaczy ogólnie granie łucznikami jest... Ale jeszcze tutaj tym bardziej jak trzeba pocelować na padzie, bo na klawiaturze myszce aż tak źle nie jest. Plecak, jakość pif pum 5. Skało Black, nie wiem co to jest, podnieś. Może by ktoś pomyślał, może to jest nawet lepsze niż to co ja mam. Obróćmy moją postać i zobaczmy plecy. Tak, to jest stanowczo lepsze niż to, co ja mam. Czy to mi coś daje? Więcej energii, mniej regeneracji. Teoretycznie jest niby lepsze, ale... Wydaje mi się, że ten, co mam, bardziej mi pasuje kolorystycznie do koncepcji postaci na chwilę obecną. Różnica nie jest aż tak duża, żeby płakać nad rozlanym mleczkiem. Żeby nie było... Ja przed niczym nie uciekam! Lecę w stronę zagrożenia, wręcz bym powiedział. Normalnie koty za bardzo za mlekiem tak naprawdę nie? Że dać kotu mleczko to nie jest dobry pomysł. A Grażynka wręcz nie znosi mleka. A dzisiaj sama ten wypiła troszkę mleczka. Odrwała się do mojego kubeczka, gdzie było mleczko i tak kręciła noskiem, bo było już zagrzane to do kawy. Więc stwierdziłem, że jej naleję troszkę chłodnego dla odmiany, żeby miała, nie? I stwierdziła, że o, to jest jej klimat, że ona dzisiaj ma ochotę na mleko. Pierwszy raz od, nie wiem, 2 lat, bo tak parę razy próbując ją rozpieszczać, dawałem jej śmietankę albo mleczko, to w ogóle nie była zainteresowana, a tym razem była, więc nie będę ukrywał, że mnie Grażynka pod tym kątem bardzo zdziwiła i bardzo zadziwiła. I tu mam jakąś interakcję. Przewinąłem. Zrobimy to. Przecież mój oddech na karku. Stanąłem na głowie. O nie. O nie. Ej, to jest straszne. To jest straszne. Czy kapitan Lotosów ma jakiś numer telefonu, bo bym zadzwonił i mam kilku potencjalnych chętnych, których najlepiej by było, jakby nie składał w tym. Wymierzę dla ciebie sprawiedliwość. Tak. Nie wiem o co kaman, jak doszliśmy do tego dialogu, ale... Dajmy sobie znowu może... Ślizgo siupnie! Nie można tutaj wezwać transportu? Jak tutaj nie można wezwać transportu? Jest ślizgo siupnia. Proszę mnie nie wkręcać, że nie można tutaj transportu. Zum, 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 zum! Nienawidzę tego dźwięku, tylko... Wow! Co mnie tak odbija? Tak, nasz punkt widzenia to jest bardzo ważna sprawa. Muszę odbiec od tego, bo tam jest ten sygnał, który drze japę, a tu jest duży potwór. Och, well. Chciałbyś, nie? Radujmy się. I ono tutaj. No chodźżeś, no. Patrz jakim jestem smacznym kąskiem, no. Chodź. Zjedz liska. O nie! Odskoczmy sobie. No chodź, chodź. No pokaż jaki jesteś cwany. Chciałem go ten załatwić z katany na końcu. Ostatnie trafienie kataną! Pełen profesjonalizm. Tak, taki jest plan. Znalazłem coś dla siebie, ale tu gdzieś powinno być to drewno do zdobycia, nie? Poukładane w kubkę. Elektrozom ułożony w kubkę. Gdzieś tu jest duży potwór.
Ale powiem wam, że ten gun, który mam ubrany, jest fajniejszy niż ten pistolet. Tylko te rewolwery. Ja jestem fanem sześciostrzałowców. Co ja poradzę, że jestem fanem sześciostrzałowców? No, tu jest największa szansa, że. Że zgodzę na drugą stronę. Nie wpadaj do tej wody. Ona jest wodą specjalnej troski. Kisłbym, gdyby to był narrator. O nie. Że mu przeszkodzisz. Tak. Nie możesz się ugiąć. Ochroń gnunie i odeprzyj mięsożerce. Lecimy tam. Mam nadzieję, że... Gnuń, ty nie... Zapomniałem, że to nie działa jak kult w Genshinie. Nie robię się niewrażliwe. Ty gnuń... Nie stój w ogniu, dobra? Próbuję ciebie ratować, ale... Ciut za późno. Ciut za późno. Czemu ja się zatrzymuję? Jakieś takie dziwne motywy są. Tak, teraz się udało. Dobrze wyczułem. I jeszcze... Jest! Dostał? Pójdzie sobie? Papa. Oj, jak mi przykro. Dostanę z tego? Dostanę z byczka w głowę? Nie? No nie, no nocowy. To jest mój nowy wierzchowiec! Nice! Sukces! Ej, ten mi się podoba znacznie bardziej. Tamten pluszowy kuń był ekstra, ale ten jest totalnie na wypasie. Co tu jeszcze mogę zdziałać? Mogę z niego zeskoczyć? Mogę z niego zeskoczyć. I... Mamy drewno dla wioski. Jest tyle, co ma być. Tylko tyle? Nie ma więc... O nie! Niedobrze. Ale dobra, zeskoczmy z niego na chwilę i zobaczmy, co my tu możemy... Putignuń, przyzwij, putignuń. Czy mam jakieś inne... To jest putignuń. Ale czy mam... No, wracaj. Wskoczmy na ciebie i wydaje mi się, że mam jakieś... Stwórz automatą, strzel postać, a tutaj mutacje, dziennik. Tu jest transport. Tak, póki lazurowy gnuń i tu jest putignuń. To jest kozokuc. Na kózkę i jedziemy. Tu jest coś fajnego. Zeskoczmy, rozwalmy, przygarnijmy. Plastizłom. Taki mam plan. Zrobić same fajne rzeczy. No może nie fajne rzeczy, ale... Co my tam mamy? O, tu jest. Nie. To nasi są? Tak. Gdzie on jest? Jeden z drugim. Tu jest jeden. Skatonujmy go. Do końca. Do samego końca. Nie ma zmiłuj. Już myślałem, że to jest jakiś straszny stwór, którego będziemy musieli pokonać, a to nasi są. Co z nim jest nie tak? Czemu on dalej atakuje? Aha, tutaj był ten. Wbity w ziemię. Wow! Nie! Jest tutaj? Ale tak, bo mi zasłaniasz, ty jaszczuro w piżamce. Możecie go nie zasłaniać? Taki jest plan. Cały magazynek w niego wpakuję, jak mi tylko przestaniecie zasłaniać! Ale fajne zbroje mają. Ci mają lepsze zbroje. Te pseudo-samurajskie ciężkie zbroje mi się podobają. Tak. Jest, trzymają klimat. Dobra, olał go. Nikt tutaj nie zostawił dla nas dropu. Pomogliśmy naszym strażnikom, czy patrolowi, czy co to jest. Psi patrol na ratunek! Czy co tam psi patrol mówi? Nie wiem, nie oglądałem nigdy.
Widziałem tylko gadżety i zabawki. Tam w wodzie coś pływa. Czy to się liczy do eksploracji Taiwat? Taiwat? No. Kuska? Nie ten. Gdyby kuska nie skakała, to by Wizu nie wpadł do wody, tak? Kto by pomyślał, że drzewa dalej rosną po tym, jak ludzkość wyginęła? No, kto by pomyślał? Ale ten komentarz był brutalny. Dobra, jedziemy. To nasi są mniej lub bardziej. Na drugą stronę można by się przedostać, więc pozwólcie, że ja tu zeskoczę. Przywołam sobie łódeczkę, bo nie jestem z tych, którzy umieją za bardzo pływać. Jak to nie można tutaj przywołać transportu? Bardzo blisko wody muszę stać, żeby ten... Pum! Taki jest plan. Okej. To cichutko. Tam jest więcej drewna, ale gdzie jest to leże potwora? Ja nie widzę tego potwora, mimo to tu są fajne rzeczy. Części Mktona. Udało ci się znaleźć skrzynię z częściami Mktona. Takie skrzynie rozsiane są po całym świecie i zawierają części, dzięki którym dostosujesz swojego Mktona. Czym jest Mktoń? Kaczoryjek? Przygody kaczora Donalda, więc brawa. O, super. Tam. Tutaj. Homolocha. Skarbiec zupem. My jesteśmy teraz w czymś w stylu otwartego Dunga? Dobrze rozumiem? Bo mam takie same te, jak byliśmy w tych podziemiach. Jak to się robiło? Tutaj był jakiś taki patent. Tak? Nie. Tutaj chyba było to nasionko do oswajania tych zwierzaczków takich, ale... Jak to złapać, to ja nie wiem. No dobra, skoro jesteśmy w leżu jakiegoś potwora, to fajnie by było nie utonąć najpierw. Interakcja! Nie, interakcja! Naprawdę? Ucieknie pod wodę? Interakcja z tym. Dalej mnie prowadzi w jakimś takim kierunku. No dobra. Rozejrzyjmy się i wykminimy, jak się dostać dalej. Mam wrażenie, że zapędziłem się w kierunku, w którym nie ten. Coś w tym jest. My tu chyba będziemy musieli wrócić, bo tak, o, ja tu za bardzo skorzystać z tego leża Puchomolocha skorzystać nie mogę, bo pewnie gdzieś tu się trzeba porozbijać po tej zielonej wodzie, ale tu mam dalszą część zbierania drewna, więc przywołajmy sobie nasz stateczek. No, co oznacza, że nie mogę, naprawdę muszę mieć zamoczone nogi, żeby się udało ten, to jest straszne. Dobra, podpłyńmy. A może tu wpłyńmy i zobaczmy, co tu na... Tylko mamy na górę chyba. Czy to nie... No skoro jest przyjazna, to płyniemy bez strachu. Jakaś rozwalona łódka. Czy to coś jest, oprócz jakichś tam... Dobra. Naprawdę? Tak, taki był plan, interakcja. Może sobie tu pozwiedzamy troszeczkę. Tu jest strasznie dużo miejsc do zwiedzenia. Podoba mi się to. Mój klimat. Ja lubię zwiedzenie. Ja bardzo lubię zwiedzanie. Z tym, że... Czy ja tu mogę przywołać swój stateczek? Bliżej do mnie proszę, o tak, bo utonę inaczej.
Myśmy wpłynęli tamtędy, tak? Więc płyniemy dalej tutaj i szukamy innych fajnych, poukrywanych rzeczy. Ale tak czy inaczej, najbardziej zależy nam na drewnie, bo tu sobie możemy wrócić, a chciałem skończyć jakiegoś questa dzisiaj. Więc... myślałem, że to jest szlam, który się porusza, ale to nie jest szlam, który się porusza. To jest muszla. Knasty koralik. Okej. Pewnie, że nie zawsze się będę śmiać, ale... idziemy w dobrym kierunku, hehe. Tam jest jakaś łódka, ale to jest z tych agresywnych łódek, ona do mnie zacznie strzelać, tak? To w tą. Sprężysty gumizłom. Samuraj leci. Muszę sobie ulepszyć tą katanę. Bo z tego co wiem, ulepszane bronie mają większy power i może po prostu z tymi pięknymi skinami katan da się biegać. Turkusowa znoszona tunika. To na pewno nie jest lepsze niż to co mam, ale... a może... więcej energii kim jej zdrowia, tylko widać tą moją paskudną różową łapę. Nie jestem przekonany, czy ja chcę widzieć tą różową łapę, ale to teraz mi ten drugi plecak będzie z kolei pasował, wiecie? A jest... droga samuraja. Czy nie droga samuraja, ale bardzo duży wpływ na przyjemność z gameplayu ma to, jak wygląda nasza postać. Jest... w wszystkich grach mam z tym problem. Żeby mi ta postać pasowała do mojej koncepcji, do gameplayu, to wtedy są punkty bonusowe. A jak nie... no to jest naprawdę ciężko i źle. Tutaj mamy to, co było. No. Przyzwać sobie zwierzęcia na razie na piechotkę. Może na razie na piechotkę. Pozglądamy się tu po domkach, tam po domkach. Pozaglądamy ludziom do szafek. Sprywatyzujemy troszkę ich własności. O, cześć. Na razie. Okej. Okay. Nieważne. Ten ma tu questa, to weźmy od razu questa. Tak. Muszę je zabezpieczyć. No oczywiście, że będzie piszczy dynk są lepiej ze mną niż z kimkolwiek innym, tak? Tak. Śledź zadanie. Nie chcę tego zadania śledzić, przynajmniej nie na razie. Jest tutaj coś na wyjściu, nie ma tutaj nic na wyjściu, ale tu jeszcze była jedna szafeczka, czy właściwie skrzynka. O, prywatyzacja pełną gębą. Lecimy. Tak, o, jedzonki, ale bym coś szamnął, ludzie. Nie to, żebym spędził ostatnie 2 godziny w kuchni, czyniąc pyszności, ale one się jeszcze muszą przegryźć. Jest! Mamy to. 590... łapek. Nie wiem, jaki tu jest ten. Gdzie mam lecieć? W tym kierunku mam tu się dostać. To lecimy! Może po prostu spróbujemy oddać questa. Szybka podróż. Tak. Teleporciach, ciach, ciach i jesteśmy. Mam nadzieję, że za bardzo nie zbierało na tym nagraniu mojego siostrzeńca, bo momentami było bardzo głośno. Jak się zastanawiacie, dlaczego były cięcia na tym odcinku gdzieś po drodze, to musiałem ten... stopować zapędy. Tak, oddajemy i odbudowujemy wioskę. Powiedzcie mi, że odbudowa faktycznie ruszy i te domki się zamienią w takie naprawione. Może być od razu, nie musi być procesu, ale bym kisł, jakby tutaj się dało to wszystko naprawić, zmodyfikować, ulepszyć. Nice. Tak, oni na... tego spalonego już nie ma prawie. Oni to naprawdę zaczynają odbudowywać. Co to
stronę i tutaj ma dla mnie ktoś interakcja. Tniemy, 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 tniemy i czy my możemy tutaj z tym pomóc? Bardziej jeszcze? Interakcja... sobie naprawiają, to niech sobie naprawiają, a my na razie tniemy bele na mniejsze. Faktycznie się odbudowało, jest wioska jako taka, cała. Podoba mi się to. To w Guild Warsie 2 był ten patent, że były najazdy przeciwników, mogliśmy je odeprzeć i tak dalej. Ciekawe, czy tutaj też jest, tak może nie w czasie rzeczywistym, ale wiecie. No, ja mam zasunięte oczy przez hełm, więc ja. Jest coś, co muszę zrobić? Kapitan Lotosów. Aha, to jest ten, co odbudowuje. Dobra. Two odbudowuje, dla którego musimy się zemścić, czy właściwie, no, ogarnąć coś tam. Wróć do członka plemienia w wiosce. Mów wszystko, co wiesz. Ukrywasz coś? Przesłuchanie, lampa ten. Okej, okay, dobra. Jakieś dziwne były te elementy dialogu, takie bardziej agresywne. Do tego potrzebna jest... No nie było jakby dialogu finalizującego. Tylko on sobie pogadał swoje, niezwiązane z tym questem. To mi się z kolei nie podobało. Cały ciąg questów był fajny. Wszystko było na wypasie. Wybierzmy sobie może rzecz, którą polecimy w następnym odcinku. Mapa. Dziennik, tak? Główne, poboczne, ukończone. Poboczne sobie może porobię pomiędzy, ale chociaż jakiś fajny z tych pobocznych coś jest. I tutaj, o, o. Może tego Mktona sobie, nie, to jest szukanie znane, bo szafka z piszczy dynksami. Szafka z piszczy dynksami na następnym odcinku. Chyba, że coś się mocno, mocno zmieni. Ja wam dziękuję za uwagę, życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka i niech piszczy dynksy będą z wami do następnego. Tylko nie takie, jak ja mam za drzwiami teraz. Rodzinka wpadła i mam piszczy dynksa, który biega i popiskuje, więc tak. Do następnego miłego i hej! Ja chcę taki hełm w realu, żeby zamiast maski nosić takie z uszami i żeby miał chłodzenie, jakąś taką klimę i najlepiej jeszcze wbudowaną mapę. Może być na bazie Androida, wszystko wiecie, że mi pokazuje, w którą stronę mam iść, żeby się wyświetlało, w którą stronę skręcę. A to by było awesome, nie? Niedługo tak będzie. Niedługo będziemy w pełni monitorowani przez gadżety, które założymy sobie sami na głowę, żeby iść do przodu. A potem będzie apokalipsa i zostaną po nas takie zmutowane zwierzaczki. Też fajnie!